Kiedy kolejne bomby spadają na miasta na Ukrainie, kiedy atakowani są cywile i giną ludzie, nikt nie myśli o zabytkach. Ta pomoc humanitarna, która coraz szerszym strumieniem dochodzi z różnych stron Europy, nie obejmuje swoim zasięgiem właśnie dzieł sztuki, archiwów czy muzeów. A tymczasem to właśnie to dziedzictwo jest jednym z tych elementów, tą wartością, która jednoczą każdy naród w obliczu ataku. To dziedzictwo jest symbolem, który daje siłę i pozwala trwać, a po wojnie pozwala się odrodzić. Jest z nami dr Michał Laszkowski z Fundacji Dziedzictwa Kulturowego. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie doktorze, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego to jest organizacja, która od lat opiekuje się polskimi zabytkami na wschodzie, między innymi przede wszystkim na Ukrainie, ale również na Białorusi czy na Litwie oraz w Rosji. Skarbcem polskiej kultury, polskiej ukraińskiej kultury jest Lwów. Proszę państwa, mówimy tutaj o zabytkach polskich, natomiast myślę, że traktować należy Lwów i pozostałe miasta zachodniej Ukrainy jako zabytki ogólnoświatowego dziedzictwa ludzkości. Zresztą Lwów jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To, co mam do czynienia na Ukrainie, to jest rzecz absolutnie niewyobrażalna. Jeszcze kilka tygodni temu nie byliśmy w stanie wyobrazić sobie, żeby dyskutować o tym, czy nasza pomoc jest w stanie w jakikolwiek sposób zabezpieczyć te dzieła sztuki przed zniszczeniem. Lwów był stolicą Galicji, to było właściwie chyba najbogatsze polskie miasto, tak więc ewentualne straty byłyby niepowetowanymi stratami nie tylko dla kultury Polski, ale dla kultury całej Europy i dziedzictwa ludzkości. Na zdjęciach, które państwu pokazujemy, widzieli państwo przed chwilą zabezpieczanie między innymi cmentarza Orląt Lwowskich, a także kaplicy Bojmów. Zabytków rakiety rosyjskie nie oszczędzają, nie chronią zabytków, ale widzą państwo teraz w tym momencie również transporty, które zostały przygotowane przez polskie organizacje, przez polskie firmy, konserwatorów na rzecz ochrony tych właśnie zabytków. No przypomnijmy, że we Lwowie są również gigantyczne zbiory malarstwa polskiego oraz archiwum Ossolineum. Chyba 70 albo 80% zbiorów archiwalnych dotyczących Wschodu i Rzeczpospolitej tam jest przechowywanych. Organizowane są też kolejne transporty i tu apel, kto może pomóc przy takiej organizacji? Całość działań, które są prowadzone wokół obiektów związanych z dziedzictwem na terenie Ukrainy jest koordynowana przez Polskie Ministerstwo Kultury. Polskie instytucje państwowe, takie jak Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika, który działa bezpośrednio przy zabezpieczeniach obiektów we Lwowie i innych miastach, takie jak Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Biblioteka Narodowa czy Narodowy Instytut Dziedzictwa, to są instytucje, które są w stałym kontakcie z instytucjami ukraińskimi i odpowiadają na realne, konkretne, zgłaszane potrzeby. Nasza działalność, mówię o tych zbiórkach sprzętu przeciwpożarowego czy materiałów przeciwpożarowych, jest skoordynowana zarówno z Ministerstwem Kultury, jak i ze stroną ukraińską, z miejskimi konserwatorami zabytków. A zbiórkę tą prowadzą tak naprawdę w dużej mierze właśnie miejscy konserwatorzy zabytków skrzypnięci przez stołecznego konserwatora, którzy w swoich miastach takie zbiórki zorganizowali. To jest taka pomoc doraźna. To są rzeczy, materiały, które pozwolą doraźnie zabezpieczyć przed ewentualnym zniszczeniem przez ogień czy jakieś pożary tych zabytków, których jest tam po prostu bardzo dużo. No w samym Lwowie jest kilkadziesiąt kościołów i instytucje publiczne są w stanie zabezpieczyć profesjonalnie tylko te najcenniejsze, jak katedra łacińska we Lwowie czy dawny kościół jezuitów. Staramy się odpowiadać bezpośrednio na potrzeby zgłaszane przez stronę ukraińską. Mówię tutaj i my jako fundacja, i instytucje publiczne. Ta nasza pomoc ze zbiórki trafiła do tej pory do Łódzka, Czerniowiec i do Czerniowców i do Lwowa. Obecnie zbieramy materiały dla Charkowa i Odessy. Zbieramy konkretne materiały, konkretne rzeczy, które są tam sukcesywnie wysyłane. Dwa transporty, dwa wagony kolejowe dotarły już do Lwowa. Jeden dotarł do Kijowa, czekamy na trzeci transport do Lwowa. Gdzie możemy znaleźć informacje, z których możemy wiedzieć, jakie materiały są potrzebne? Pewnie nas oglądają też właściciele na przykład składów budowlanych, którzy mogliby dostarczyć na przykład watę szklaną do tego, aby ochronić obrazy mistrzów takich jak Matejko czy Malczewski.
Wełnę mineralną, przepraszam, bo właśnie zbieramy bardzo konkretne rzeczy, gaśnice, wełnę mineralną, tkaniny niepalne, czy taśmy niepalne do montażu tychże. Informacje można znaleźć w miejscach zbiórki, na stronach miejskich konserwatorów zabytków, którzy włączyli się na akcję, są dokładnie podane godziny, kiedy to się odbywa. Natomiast to jest oczywiście akcja dosyć szeroka, odbywa się w kilkudziesięciu miastach, ale nie wszędzie. Dlatego na portalu zrzutka.pl ogłosiliśmy zbiórkę na zabezpieczenie przeciwpożarowe zabytków Ukrainy i na tych tam można po prostu wpłacić pieniądze, z których będziemy kupować ten sprzęt, którego nie da się w czasie zbiórki zgromadzić. To będziemy uzupełniali to zakupowo. Jeśli chodzi o składy budowlane czy firmy, tutaj rzeczywiście odzew jest bardzo duży. Jedna z firm prywatnych przekazała właściwie połowę zebranych gaśnic, prawie tysiąc gaśnic bez żadnego oczekiwania, że tak powiem, wdzięczności, bo oni te gaśnice po prostu, które dysponowali na potrzeby po prostu do punktu zbornego. Tak więc rzeczywiście wszystkie instytucje publiczne i prywatne i osoby prywatne i instytucje samorządowe, wszyscy włączyli się w ratowanie czegoś, co dla nas wszystkich ma bardzo duże znaczenie. Bardzo dziękuję panie Michale. Dr Michał Laszkowski, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego, która współuczestniczy w organizacji wsparcia dla ratowania zabytków na Ukrainie, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.